Cześć kochani, witajcie na kanale Ula z tej strony. Na nakręcenie tego filmu miałam dobrych kilka tygodni, bo album jest właśnie gotowy mniej więcej od miesiąca, no może z lekkimi poprawkami. Ale po co to robić kilka tygodni przed komunią, skoro można to zrobić pół godziny przed wyjściem na komunię, prawda? Z niedojedzonym śniadaniem, z niewyzbieranym całym człowiekiem, no dobra, tak. Właśnie. Co ja? Znaczy, mam nadzieję, że nie ja i to jest naprawdę ostatni raz, kiedy robię coś takiego, ale no dobrze, do rzeczy. Album jest albumem Threefold i ja już robiłam takie albumy. I robiłam w sumie z tej samej kolekcji, zdaje się, że Złote Sneona się nazywa. Możecie je zobaczyć, gdzie by je tu wrzucić. Może na końcu filmu Wam wrzucę i w opisie. Ameryki więc nie odkrywam, jest tylko po prostu inna kolekcja. Pierwszy album, który zrobiłam, był dla mojego chrześniaka. Kolejne dwa zamówiła u mnie pani, a ten jest dla mojej siostrzenicy. Papiery sobie wybrała sama, więc dokładnie wie, że ten album dostanie. Mam nadzieję, że tylko nie skończy się czymś w stylu ciociu, ale brzydki albo coś takiego. Dobrze, więc na okład nie ma nic, bo to ma być między książkami gdzieś tam schowane, więc żadnych delikatnych, znaczy żadnych właśnie mocniejszych ozdób, tylko delikatne zaznaczenie, że to jest pamiątka Komunii Świętej. No i jeśli kojarzycie tamte albumy, no to właśnie nic odkrywczego go tutaj nie będzie. Poza tym, że tutaj też mamy takiego kwiatucha z wykrojnika i chysy. No i mamy album, mamy wodospad, który jest ukrytym wodospadem, co oznacza, że tutaj nie widać tych naszych kartek. Użyłam sobie papieru takiego perłowego, który wydaje mi się, że dodaje tutaj charakteru, więc były takie akcenciki gdzieniegdzie. Tutaj mamy kieszonkę foliową i matę wyciąganą. Ona jest dwustronna, tu można wkleić zdjęcie 13x18. I to, co jest nowe w tym albumie, to to, że po prostu ozdobiłam tą kieszonkę kwiatami. Miałam trochę kwiatów, czy to z kolekcji, czy to takich w zasadzie z jakichś gratisów. Przepuściłam je przez molda, żeby nabrały takiego efektu 3D. No i po prostu zrobiłam ozdóbkę. Tutaj mamy analogiczną stronę, chociaż jak już przykleiłam, ona jest jakby na stałe wklejona jest ta karta, a tutaj właśnie sobie dodałam jeszcze taki pasek z folii przezroczystej i na tą folię nakleiłam kwiaty, więc zdjęcie nam się tam wsunie, ale będzie ozdoba. No i jak już to zrobiłam, to sobie pomyślałam, że kurczę, mogłam zrobić właśnie tutaj coś podobnego, no nie, żeby to było na jednym poziomie, żeby to było takie odbicie lustrzane, no ale było już trochę za późno, kiedy to wymyślałam, no także no cóż. Tutaj na środku mamy znowu ten sam wzór powtórzony, tylko odbity. No i jak sobie pociągniemy, to mamy taki pop-up na 4 zdjęcia 9x13. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o album. Składa się, zmieści się 2, 4, 6, 8, czyli 16, tam jeszcze 17, 18, 19, 20, 21, plus 4, 25 zdjęć. Oczywiście tutaj do kieszonki można jeszcze zdjęcia jakieś powpychać, gdyby ich było więcej. Tu jeszcze trafi karteczka z życzeniami, taka najprostsza, tylko po prostu z jednej strony są życzenia na białej kartce, a z drugiej strony mam z tego skrapowego papieru wycięty wzorek. Niestety jeszcze leży pod segregatorem i się prostuje, bo dopiero kleiłam oczywiście i wypisywałam te życzenia, no bo po co zrobić to wcześniej, prawda? Jak można na ostatnią chwilę. Tak.
myślę, że się pożegnamy już teraz, bo wiecie, no czas nagli, także naprawdę mam jeszcze dużo do zrobienia, a o albumie już nie ma co więcej opowiadać. Aha, może tylko tyle, że jest właśnie wiązany na wstążeczki takie podwójne. Jest taka biała i taka przezroczysta, kremowa, która nawet nie chce złapać fokusu. Tak, także ja sobie album zaraz zawiążę, włożę tylko te życzenia. No i lecimy na komunię. Będzie mi miło, jak zostawicie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę, jeśli Wam się ten album podoba. No i słyszymy się, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Z tego całego pośpiechu zapomniałam Wam powiedzieć o materiałach i o jeszcze jednej rzeczy, więc robię dogrywkę już niestety bez albumu, bo wręczony. Podobał się, także uff, całe szczęście. Udało się, siostrzenica zachwycona, więc super, dostała instrukcję obsługi, także jest git. Ale właśnie, okładka tego albumu, ja robiłam ten cały album jakby no sama, bez gotowej bazy, tylko robiłam tą bazę sama. I po raz pierwszy zrobiłam album oklejony płótnem. I jak pamiętam, że mówiłam siostrze, że mam takie białe płótno i właśnie sobie chcę spróbować, bo będzie super pasować, ponieważ moja siostrzenica właśnie wybrała papiery i wybrała papiery z kolekcji Paper Heaven Niewinność. Takie, no super, w zasadzie idealne na komunię. Więc do tych papierów świetnie białe płótno pasowało. No i sobie pomyślałam, że zrobię. A siostra się mnie pyta, ale po co chcesz sobie życie utrudniać? A ja tak, ale o co ci chodzi? Przecież z płótnem to nawet łatwiej, no bo nie trzeba na te rogi zwracać uwagę, no nie, że się przerwą, nie przerwą, tutaj środek też się nie przerwie i w ogóle super. No więc sytuacja idealna, wydawać by się mogło. Ale może jakby się oglądnęło chociaż jeden tutorial, jak obklejać albumy z płótnem, to znaczy w płótnie, to by było trochę lepiej. Więc ogólnie to jedyne, co pamiętałam, to tutorial Asi Szuli, który oglądałam przy okazji robienia albumu ślubnego dla podróżników. To może podlinkuję, jak nie zapomnę. No i właśnie tam sobie ona robiła album oklejany płótnem. Natomiast no, ja oczywiście pominęłam te filmy, które były o płótnie, no bo nie robiłam, znaczy album był w płótnie, ale to była gotowa baza. Więc ja już się nie musiałam martwić o to, jak to obklejać. No, natomiast jedyne, co zapamiętałam, to, że trzeba tam przyłożyć. Tylko o tym, że trzeba przyłożyć i dobrze docisnąć, to mi się przypomniało później, jak już zobaczyłam, że te okładki to takie trochę wygięte. Szczególnie ta pierwsza. Znaczy ta strona, ten. No. Także trochę słabo. Nie byłam jakoś wielce zachwycona tym efektem. No, ale trudno. Jeszcze jedna rzecz, którą zmaściłam tam, ale poprawiłam, żeby nie było. To właśnie też okładki. I nie dość, że właśnie one się troszeczkę wygięły, ale właśnie zastanawiam się, kiedy one się wygięły, ponieważ tutaj mam pozostałości, ponieważ ja sobie po prostu, o ile płótno do tektury przykleiłam, tak rozsmarowałam dokładnie po całości, było przyklejone, to te okładki już z zewnątrz na płótnie, bo ja lubię mieć papier skrapowy na płótnie, no to już tak przemaziałam dookoła i ziu, 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 tyle, no nie, nawet nie rozsmarowałam tego. No i co się okazało? Powstały takie jakby purchle, no takie po prostu, tu gdzie było przyklejone, to było przyklejone, a gdzie nie było, to się wydało. I przypomniałam sobie, że to nagrywałam
żeby Wam pokazać efekt. No, przy montażu filmu zobaczę, czy będzie tam co pokazywać, więc Wam tutaj dorzucę jakby co. No a jak nie, no to po prostu przejdziemy dalej. W każdym razie, no więc tutaj mamy efekty rozdarcia, ściągania tej tylnej okładki. Bardzo mi było jej szkoda, bo no już nie miałam tych stron więcej, a one mają takie fajne serwetki, które mi się strasznie spodobały. No ale cóż, no ta pierwsza strona trochę lepsza, znaczy trochę łatwiej zeszła, zostało tam kilka takich tych, natomiast tutaj właśnie no mój nożyk do tapet, który się kończy, ma może takie ostrze, żałowałam, że nie ma takiego, że mogłabym sobie po prostu ciachać, tak, no ale niestety, więc no cóż, musiałam to odkleić wszystko i zrobić jeszcze raz strony i przykleić. Ten wykrojnik, który tutaj widzicie, to nabytek z Craft & New. Zdaje się, że kupiłam go w Krakowie w tym roku na Art & Craft. A w środku tam był jeszcze, jak się klapeczkę otwierało i się ją przytrzymywało, to też był ten IHSY, ale tam był kwiatuszek i to był taki... Nie wiem, czy kiedykolwiek użyłam tych kwiatków, tak szczerze powiedziawszy. Może zraz. Ale właśnie to był ten kwiatek. To był taki zestaw z Action, myślę. No, więc ten średni kwiatuszek nam się tutaj idealnie zrobił rameczkę. Do tego kółeczka. No i tak. Właśnie. Dobrze, no to teraz już chyba naprawdę tyle. To wręczone, tu spodobane, tu materiał pokazany. Dobra, no to myślę, że żegnamy się po raz drugi. I do zobaczenia następnym razem. Będzie filmik zakupowy. Pa!